Kaszczewskie morsy zrzeszone w klubie Przerębel każdej zimowej niedzieli zażywają orzeźwiających kąpieli w wodach jeziora w Siwiałce. Sezon na morsowanie powoli dobiega końca, a na zakończenie Przerębel zaprasza w niedzielę 2 kwietnia na czwarty bieg morsa. Impreza już po raz kolejny odbędzie się nad jeziorem w Turzu. Zapraszamy wszystkich na bieg, czwarty bieg morsa w Turzu. Nad jeziorem o godzinie 12.30 rozpoczynamy imprezę. Bieg na dystansie 5 km oraz marsz Nordic Walking. Zapisy na miejscu lub przez elektroniczne zapisy. Ponadto będzie bufet, rodzinny festyn, muchańce dla dzieci i różne atrakcje. Będzie występuj chór męski Echo i Kociewska Kaszubska Orkiestra Dęta Torpeda. W tym roku zbieramy na fundację Hospicjum Pomoże Dzieciom, której podopieczną jest Paulina, na którą zawsze zbieraliśmy pieniądze do tej pory. Będzie Wam za ciepło tego 2 kwietnia? Nie sądzę. Później będziemy się kąpać, woda okaże się, czy jest zimna, czy ciepła. To wszyscy mogą sprawdzić na własnej skórze. Wymarzona temperatura dla morsa? Wymarzona około 16 stopni w minusie, ale mamy nadzieję, że teraz będzie cieplej, bo zależy nam na tym, żeby dużo ludzi przyszło, żeby zbiórka była jak największa. Dlatego potrzebne jest nam słoneczko, ładna pogoda, właśnie wtedy będzie nam potrzebna ładna pogoda. Zapraszamy wszystkich do kąpieli wspólnej. W ubiegłym roku impreza przyciągnęła sporą rzeszę fanów aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Morsy przekonują, że nie może nas zabraknąć także w tym roku, bo Hospicjum Pomoże Dzieciom liczy na naszą pomoc.